Hej, cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpio, to jest już kolejny, trzeci odcinek trzeciego epizodu z Assassin's Creed 3 Tyrania Króla Waszyngtona, epizod trzeci Odkupienie. Dobrze. Widać, że tutaj mamy niezłą nawalanę, ale to im tu nie będziemy przeszkadzać, dlatego już gadamy z samym Franklinem. Rozstąpienie się Morza Błękitnego. Wow. A to dziwne. A więc teraz zobaczymy, co się będzie działo. Thank God you're here. The rebels saw their chance when we drew Washington to the docks. They're attacking the pyramid. Their escape is cut off. Ty, on ma niebieskie oczy, Connor. Już to teraz zauważyłem. Czyli to ta niedźwiedzia moc mu zmieniła barwę oczu. Bardzo fajnie, naprawdę, no. Teraz to, że jesteśmy naprawdę napakowani. Może jeszcze tutaj. Dobra, tam mieliśmy dodać. Myślałem, że miałem im tyłki skopać, ale dobra. Nie będziemy na to czasu marnować. Oczywiście. Kurde. Się patyczkują tu nieźle. O kurde. Dobra, ciul! O tak! I kto jeszcze chce ze mną zadrzeć? No, come on! Ło! Ale epickie wejście! Tak jest! Tak robi właśnie ten asasyn. Ta, mogę. Oczywiście. No to jedziemy. Aha, teraz wycofywuję swoich ludzi. Super. Bardzo przejrzysta taktyka. O, w sumie też tak dobrze. Ciul! O tak. Dobra. Tam teraz trzeba dolecieć. Ło. Le. Dobra. O kurde. Dobra. Teraz trzeba ich trochę powybijać. Dobra. Powybijam was, o tak. Dobra. Trzeba trochę się pobawić. Ciul! O tak! No, ktoś jeszcze? Dobra, jeszcze 5 kubraków trzeba powybijać. Dobra, damy sobie radę. I jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden. Dobra. O cholera, mało życia mam. Uciekaj, uciekaj. Dobra. Tu się skampimy na chwilę.
Dobra. Trzeba walczyć. Dobra, już niszczymy bramy. Ciul! Ładnie. Poszło. Au. No kurde, już mi pół życia zabrali. Jakie chmioty. Cholera, Jefferson obrywa nieźle. Ciul! Niszczymy bramy. Nie ma przejścia. Nie ma. O, ładnie. Dobra, co teraz? Co teraz? What the fuck? Kawę mu podajecie? No dajcie spokój. Co to ma znaczyć? Już nie popijesz kawy. Your Highness, some of the people are attacking the pyramid. People attacking. I am the people. Ja, ty. I am the people. I've given myself to the cause of freedom. Do they not see? No widzę. Sacrificed my entire life for them. Defeated the English. I gave them liberty. Me! And yet still they rebel. This is madness. You are our beacon, Your Highness. Nie ma popijania kawy. Koniec takiego siedzenia, pitolenia. Do walki się weź, kozaku. Ciul! Koniec z wami. I tą bramę też trzeba zawalić. O tak. Zadowoleni? Dobra, trzeba zniszczyć bramę frontową. Jeb! Oh yeah, bitch. No teraz to już możecie się spokojnie wojować. O kurde. A tobie co? You saved my men. We must all scatter and disappear into the city. Aha. Who are you? Raduna Gaedon. A pleasure, sir. We will meet later and plan our next move. O kurde, ale zajebiście. Ale zajebiście. Naprawdę. Super. No, to już sobie przysposowaliśmy kolejnego sojusznika. Dobra, uciekamy stąd. Nie ma sensu walczyć. Ja już tak nawieję. O tak. Kurde, wszędzie są. Dobra, spieprzamy. Okej, spieprzyliśmy im. Ciul! Skok wiary! Dobra. Podejdź tu pan, podejdź. To nie. To nie. Dobra, przeszukam sobie jeszcze skrzyneczkę. Dobra, nawiejemy mu. Żeby nie robił takich problemów znowu. Nie mam gdzie się schować. O, jest. A jednak. Dobra. Teraz. No co jest do cholery? O nie, sprowokowaliście mnie. Więc dostaniecie takie kurde lanie. O, proszę. Ktoś jeszcze? Dobra. Nie ma! Jeszcze cię tu dobiję. Jakie kozaki. Kurde, muszę uważać. Trochę powalczymy. Co nam to szkodzi? No, który pierwszy?
Dobra. Okej, okay, wszystko okej. Okay. No, który? No dobra. Tylko co z wami? Ktoś jeszcze? O, tam. Ochotnik. Ciul. Dobra. Okej, okay, możemy już przeszukiwać skrzyneczkę. Wiecie, na wszelki wypadek użyłem tego płaszczu. Gdyby mieli mnie wykryć, tak, to wiecie. Okej. Okay. Miecz bitewny Waszyngtona, what? O, fajnie. Teraz mamy miecz. Dobra, bardzo fajnie. O. No i to jest coś. Mieć miecz Waszyngtona. Polatamy sobie teraz. To trzeba jakimś cywilowi pomóc. To tam mamy tego cywila. Dobra. Tam mamy tego cywila. O, tu możemy pomóc. Bardzo fajnie. Dobra. Masz, ładnie. Trochę z miecza powalczymy. No chodź, chodź, chodź. O! Kurde, tak trzy razy zadźgać. No dobra, ochroniliśmy tych cywilów. Idziemy w końcu na ten cel misji. Bo jest to robić. I zakończymy odcinek. Nie dogonią mnie frajerzy. O, kolejna skrzynia. Bardzo fajnie. Dobra, tam mamy stoksiana. Może co? Dobra, widać, że chcą walki. Dobra. Nie ma. Koniec zabawy. Padniecie już. O tak. Dobra, to chyba był głupi pomysł. O kurde! Ach, ale nas zmasakrowali. To był chyba największy fail w historii moich failów podwójnego zabójstwa w powietrzu. O jest. To był chyba najgorszy błąd, jaki mogłem popełnić. Ale dobra. Chcę sobie tą skrzynię przeszukać, więc tak też zrobię. Nie, już ktoś do mnie musi dzwonić, muszę zrobić cięcie na chwilę. Okej, okay, jestem już po przerwie. Muszę anulować, bo niestety jest tu. O, o, nie ma, nie ma. Co to? Chciałoby się. Nie ma. Twoja kolej. Koniec stałam, dobrze. Przeszukujmy sobie tą skrzynię. Może coś będzie równie wartościowego jak ten miecz. Repliki Waszyngtona. I wybaczcie, że musiałem zrobić cięcie, ale znowu ktoś do mnie dzwoni. Naprawdę to już mnie denerwuje. Ale no, nie będę się tutaj
już oszukiwał. O, skrzyneczka, mini skrzynia. Wezmę sobie. Dobra, wejdzie tutaj. Doskocz, że tam. Okej. Dobrze. I mamy skrzynię. Jeszcze nakarmimy cywila. O, jakieś kolejne wspomnienie. Zbiorę sobie. Się może przydać. Dobra. Chyba na górze jest to wspomnienie, jak mnie mam. No. Raz. Na szczycie. Tak, bo słyszę coraz głośniejszy dźwięk. Tak, to tutaj. Okej. What? Co to kurde ma znaczyć? Czemu jest zdjęcie Desmonda? Co jest grane? Aha, lol. Dziwne, że... Co to robi ta obrąża? Obrąża, kurde, co ja pieprzę. Zegarek Desmonda w XVIII wieku. Lol. Naprawdę lol. Dobra. Koniec tego zdziwienia. Tylko leżę tutaj na ten stuk siana. Przecież to jest chyba to samo miejsce, w którym ten. No, tutaj był pogrzeb tego, Charlesa Lee. Charlesa Lee, kurde, ojca, Heitama. O, może podbijemy sobie jeszcze jakiś konwój, zanim, wiecie, kurde, ostatnio mi konwój uciekł. Więc teraz nie można sobie na to pozwolić. Okej. Dobra. Dawać wilczki. Szybko. Aj, idźcie. No fajnie, że obrywam, tak. A przecież... Nie ma. No nie! Znowu mam pecha. No widzicie, koleś sobie pobiegł i ciul, już mnie walnął i zabił. Uch. Jak mnie coś takiego to mnie coś takiego naprawdę denerwuje. Nie wiecie, jak bardzo mnie to denerwuje, więc wiecie. Ale tak, mianowicie to mnie tak wkurzyło. No strzelajcie sobie tym gównem. Nawet nie zdążyłem konwoju podbić. O, teraz, tam mamy konwój. A w dupie mam to, że będą strzelać. Niech sobie strzelają. O tak. No dobra, dawać kozaki. Dobra. Ja bym wolał czegoś takiego użyć, żeby przyspieszyć proces. Co mnie postrzelałeś? Dobra. Udało się wypędzić tych gnojów. Dobra. Mordy tam w kubeł. Chcę wam tylko dupy uratować, a wy jeszcze się spinacie. Okej. Jest dobrze. O lol, tu się nie umiesz spiąć. Dobra. Jeszcze tutaj mam ten kuferek, który sobie chcę zabrać. Dobra.
tutaj jest skrzynka. No właśnie. Aha, fajnie, że mnie wykryli. Naprawdę pozdrawiam tych, którzy naprawdę mają oczy tam, gdzie nie trzeba. Dobra. Uciekamy, uciekamy. Dobra, zakarmimy cywila. Dobra, tam mamy cywila. Dobra. Udało się. Trochę po parku żymy. Dobra, o, mamy kolejny konwój. To tym lepiej. Podbijemy sobie go jakoś. No, lol, co ty robisz? A, ta, tu bitwa, tam bitwa, super. No, podejdźcie, podejdźcie. Dobra. Trochę oszczędźmy sił. Okej. No. Nie ma! Nie ma! Nie ma. Dobra, jeszcze jeden. Ale to będzie już banał. Dobrze. Ubite. Zatworzymy te klatki konwoju. Kurde, kolejni przyszli. Chyba trzeba będzie im dołożyć nieźle. Nie ma. Nie będziecie mi tutaj dupy truć. Okej, dobra. Jeszcze tutaj pomożemy w bitwie. Dobra. Fajnie. Fajnie, że jest taka bitwa. Dobra, damy sobie radę. Kobieta z mieczem, chyba sobie jaja robicie. Serio? Nie ma. Leżeć. O tak, dobra. Lol, ale kobieta z mieczem w ręku? No proszę, proszę. Pierwsze słyszę i widzę coś takiego. Dobra, chciałbym już w końcu ten odcinek zakończyć, ale widzę, że kolejna skrzynia. Więc no, zbierzemy ją. Aha, minąłem ich, super. Dobra. Ale mi tylko zależy na przeszukaniu skrzyni. Dlatego też ją obszukujmy. Okej. No, szybko poszło. No i już mnie wykryli. Świetnie. Dobra, ale ja im zaraz nawieję, jak zwykle. O, tu skrzyneczka, fajnie. Kurde, muszę odczekać, aż przestaną mnie szukać. Albo będę musiał coś takiego zrobić. Ekstra, ekstra, no, normalnie ekstra. Szybciej, 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 nabiewaj. Uciekaj, uciekaj, chłopie. A, ci się oberwie porządnie.
Ja bym coś takiego zrobił. O, proszę. No. Oni idą tu po mnie, kurde. Nie ma. Każdy, kto tu podejdzie, padnie. O tak. No podejdź tu. Nie ma. Nie ma. Chcielibyście. No i coraz więcej ich tu przychodzi. Ja tak się nie bawię. Macie zginąć to natychmiast. Już. Jest. Kurde, padnijcie w końcu, bo ja już mam dosyć was. Chcę tą jedną głupią skrzynkę wziąć. Właśnie na którą mi nie pozwalacie zbytnio. O. I nie mogłem tak od razu. Tylko wiecie, się męczyć. Dobra. Zakończymy już to odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie go. Myślę, że wam się spodobał. A jeśli tak, to nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Ja się tutaj z wami już żegnam. Z tej strony był Skorpio i trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie.